Na początek chciałem przywitać Was wszystkich w tym pięknym trzecim dniu tego pięknego wydarzenia. A ty mają ukłony dla Ciebie za to, co zrobiłaś. Brawa za tym wielkim fundem, brawa dla organizatorów, brawa dla... Brawa dla nas wszystkich, ponieważ spadliśmy tutaj z gwiazd. Ale o tym też będzie, że to jest bardzo dwojakie i należy rozpatrywać to w kategoriach dwojakości, co my tutaj robimy i po co tutaj jesteśmy. Dzisiejszy wykład nosi tytuł Chrystusowa świadomość w ujęciu nowej fizyki i nauk wzniesionych mistrzów. Ja nazywam się Wojtek i o tym jest generalnie moje życie. Z samego początku o tym jest moje życie. Żeby się Wam przedstawić, bo tutaj padnie trochę rzeczy, które mogą się wydawać dla niektórych odjechane. Niektórzy mogą pomyśleć, że jestem odklejony. Jestem odklejony, natomiast uwierzyłem w swoją specyficzną chorobę. Tak? I to jest moc, z której dzisiaj czerpię. Wiele czasu w swoim życiu myślałem naprawdę, że jestem chory. Mam doświadczenia psychotyczne bardzo silne. Natomiast teraz, kiedy to wszystko stało się komplementarne i kiedy ująłem w tą swoją wewnętrzną prawdę największe wartości, wartości Boga, wartości miłości, w takim moim doświadczeniu połączyło się to z kwantową fizyką, połączyło się to z naukami mistrzów na przestrzeni dziejów. Dzisiaj widzę pełny, komplementarny obraz, do którego dołączam tylko puzzle, kiedy przeczytam jakąś książkę, bądź to jakiś wykład obejrzę. Na przykład wczoraj zostałem bardzo zainspirowany przez wykład Anity Dudziak, która mówiła o poszerzaniu się, siebie, poszerzaniu swojego intelektu i że to jest istotne. Mam taką, nazwijmy to, czuję misję, którą sam sobie wymyśliłem, tak? Teraz, kiedy to robię, dlatego to robię. Jest taka, żeby szerzyć świadomość tego, co się dzieje i ogarniać duchowy pierdolnik, który dzisiaj zastajemy tutaj na ziemi, tak? Mam wrażenie, że cała duchowość dzisiejsza jest po prostu kolejną warstwą telewizji, tak? Tym stał się internet. To jest po prostu, jesteśmy uderzani chaosem informacyjnym z każdego miejsca, co powoduje jeszcze więcej dysfunkcji, jeszcze więcej zamętu. Dzisiaj o tym będzie, ponieważ tak, jeszcze może chwilę o sobie powiem, tak, zanim zacznę. Moje doświadczenie jest takie, że pierwsze poważne pytanie, jakie zadałem, mając 4 lata, czym jestem ja, czym jest Bóg, ale najważniejsze pytanie dla mnie, jak to wszystko kurwa działa, tak? Dlaczego życie jest życiem? Jak życie w ogóle tworzy? O co chodzi? Dlaczego to jest tak? Dlaczego jak macham ręką, to ręka się macha, nie? Dlaczego kwiatki rosną? Dlaczego niebo jest niebieskie? To było moje fundamentalne pytanie. Natomiast moje doświadczenie jest również takie, że nikt nie potrafił mi odpowiedzieć na te pytania. Tak? Oprócz tego śmiano się ze mnie. Ja urodziłem się w rodzinie, gdzie bardzo mocno Był trend taki systemowy mocno, czyli powiedzmy uzależnienie od opinii, co ludzie powiedzą, chodzimy do kościoła, ucz się dobrze, bądź dobry tutaj, bądź grzeczny, więc zostałem wychowany, przepraszam mamo, że ciągle o tym mówię, ale moja mama wie, że nie mam tego za złe. Ja bardzo dużo mówiłem, kiedy cierpiałem ogromnie jeszcze, tak, bardzo dużo często winiłem swoich rodziców za to, natomiast dzisiaj widzę i wiem to na 100%, że nikt nie jest absolutnie niczemu winien. Nie ma winnych, wszystko jest doświadczeniem i jest stuprocentowo neutralne, tak? Więc, jako dziecko tego nie wiedziałem, bardzo szybko te moje pytania zostały blokowane właśnie poprzez śmiech, poprzez wydaje ci się. Do 4 roku życia żyłem, powiedzmy, w 2 rzeczywistościach naraz. Widziałem rzeczy, które nie istniały, tak? Widziałem na przykład takie okienka w drzwiach fizyczne, przez które, przez fizyczną materię przekładałem ręce. Ja do tej pory nie wiem, czy to był sen, czy mi się wydawało, o co w tym chodziło. Widziałem duchy i tak dalej, czułem to, więc moje pytania były bardzo poważne jako dziecko, tak? Więc kiedy śmiano się ze mnie i mówiono, że nie mam racji, bardzo szybko zacząłem się chować ze swojego wewnętrznego świata, tak? Bardzo szybko przestałem wyrażać to, czego doświadczam, ponieważ w ogóle nie czułem odbioru na zewnątrz swojego doświadczenia. Nikt nie potrafił tego nawet zaakceptować i wszyscy mówili, wydaje ci się. Wierzę i wiem, że wielu z Was ma bardzo podobne doświadczenia. Bardzo podobne, ponieważ jesteśmy ludźmi. I to jest uniwersalne dla istot ludzkich. Wszyscy żyjemy dzisiaj w dwóch światach, bez kitu. I o tym nie mówi nikt w duchowości. Mówi się o emocjach, mówi się o uwalnianiu emocji. Natomiast to, co ja chcę Wam pokazać i od tego zacznę,
mimo że to, o czym mówię, wywodzi się z paradygmatów fizyki, tak? Aha, jeszcze nie skończyłem swojej historii. Przepraszam, jeżeli będę skakał z kwiatka na kwiatek, to mi wybaczcie, tak mam. Jak się zaczepię jakąś myśl, to rozwijam wątek, wybiegam gdzieś na bok, natomiast uczę się wracać do tego, do rdzenia swojej wypowiedzi, więc jeżeli miałbym gdzieś wyskakiwać, to po prostu jak będę za dużo wpierdzielił, to mnie tam... A, bo nie Wojtek, wracaj do siebie tutaj, nie na wykład, a nie tam gdzieś. Więc tak. Ja byłem najlepszy we wszystkim, jak byłem dzieckiem, tak? Kiedy zrozumiałem, że mogę wykorzystywać potencjał intelektualny do tego, żeby czuć aprobatę z zewnątrz, tak? To była moja pierwsza wielka projekcja. Jako że od dziecka doświadczałem egzystencjalnego bólu poprzez niezrozumienie i poprzez nieprzyjęcie jako dziecko, tak? Czyli na dzień dobry odczuwałem ogromne odrzucenie, nawet przez rodziców, po prostu, tak? Oni również wychowani w paradygmacie systemowym w pewien sposób nie potrafili dać mi miłości. Oni myśleli, że mi ją dają, a tak naprawdę, wiecie, lanie po dupie to była miłość, tak? Bądź grzeczny, bo pani Krysia powie, że jesteś grzeczny, to była miłość. Oni wierzyli, że to jest miłość, tak? Oni wierzyli, że w ten sposób się kocha. Nikt nie przyjmował moich potrzeb, nikt nie pytał, czego ja pragnę, co ja chcę. Wykazywałem talent muzyczny od wczesnego dzieciństwa. Teraz się dowiedziałem, że mam słuch absolutny, śpiewam, muszę się grać na gitarze. Natomiast słuch absolutny też służy mi do czego innego, ale o tym może będę mówił później. Więc kiedy ja na przykład mówiłem, był taki program od przedszkola do Opola, kojarzycie, nie? Kiedy ja śpiewałem sobie w domu jako sześciolatek i mówiłem, mamo, chciałbym iść, no to była beka, gdzie tam Wojtek ty, no nie, gdzie tam ty iść? I tyle, nie? Więc tak wyglądało moje dzieciństwo, więc jak tylko, no gimnazjum kończyłem do średnio 5-6, olimpiady fizyczne, konkursy, poezja śpiewana, ujemuję. Najlepszy, po prostu we wszystkim, ponieważ dzięki temu, że byłem najlepszy, to wszyscy mnie głaskali, mówili Wojtek fajnie, a w środku gniłem. I nie wiedziałem o tym, że gniję, bo nie miałem bladego pojęcia o niczym, tak? Więc jak tylko zerwałem się ze smyczy i poszedłem na studio, to odkryłem coś takiego jak substancje psychoaktywne. I zobaczyłem, że w tych stanach świadomości, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że tak naprawdę uciekam od swojej skrzywdzonej emocjonalności i od egzystencjalnego bólu. To był jeden poziom wejścia w narkotyki, tak? Istotnie najbardziej, czego dowiedziałem się również później, najbardziej zaskakującym i takim zachęcającym mnie było to, że te stany świadomości były tak wielce inne od tego, co przeżywam na co dzień, że ja uwierzyłem, że odpowiedzi na wszystkie moje pytania muszą znajdować się tam. Więc paradoksalnie moje uzależnienie, które później rozwinęło się w historię upadku doczesnego, bezdomność, dziennie litr wódki, 60 tabletek diakodinu, amfetamina, dysocjaty, wszystko naraz, według biologii akademickiej powinienem już 10 razy nie żyć. Byłeś najlepszy też wtedy. To ja ostatni wpadałem pod stół, a jak byłem, często opowiadam tę anegdotę, jak byłem bezdomny na Plantach w Krakowie, to zostałem pobity przez bezdomnych, ponieważ stwierdzili, że psuję im renomę. Naprawdę, bo jak wszedłem w bezdomność, to mnie nie interesowało nic oprócz najebania się po prostu, tak? Tylko faza, tylko bycie w innym stanie świadomości, nie interesowało mnie mycie, świat doczesny, miałem to gdzieś, tak? Więc można powiedzieć, że przez pierwsze lata byłem siewcą cierpienia wokół siebie. Później tak naprawdę zboczyłem z tej drogi tylko dlatego, że cały czas rozwijałem swój wewnętrzny świat. Cały czas rozwijałem swoją wizję. W tych innych stanach świadomości rozszerzyłem swój umysł do granic. O tym będę mówił. Czyli procesy mentalne poszły tak daleko, że mam takie doświadczenie totalnego rozpadu mojej osobowości, kiedy mój umysł zaczął wykluczać wszystko, co wie. Zaczął dosłownie łączyć kropki. To tak jakbyśmy znaleźli odpowiedź na jakieś istotne dla nas pytanie, tak? I wiemy już, że to jest to. Wszystkie pytania wcześniej robiły się w kubkę, mamy jeden punkt, mamy skrzyżowanie w swoim umyśle i kiedy podłączasz się do tej myśli, ty już wiesz, że to jest prawda, tak? Takich kropek połączyło mi się mnóstwo w umyśle. Później te kropki zaczęły się sumować i skracać i ostatecznie zawisłem pomiędzy wartością nicości i nieskończoności. I mój umysł nie potrafił tego wyjaśnić, dosłownie. Więc doszedł do wniosku, że to musi być jedno, nieskończoność i nicość. I w momencie, kiedy ten wniosek został ujęty w moim umyśle, dosłownie odkręciła mi się korba, bardzo fizyczne doświadczenie spirali w mózgu, która załamała się w dół i ja się rozpadłem i nie wiedziałem, kim jestem. Po paru minutach doszedłem do wniosku, że jednak dalej żyję.
To był pierwszy moment, kiedy zrozumiałem, że jeżeli żyję, to są dwa wyjścia. Albo Bóg jest zjebanym sadystą, albo to, że żyję, ma najgłębszy możliwy sens. Wybrałem tą drugą opcję. Pierwszy raz w moim życiu podjąłem decyzję świadomie, że wybieram życie. Pierwszy raz również podjąłem decyzję, że to ja gdzieś muszę się mylić. Tak? Że to moje poszukiwanie gdzieś się mylą. Wtedy, to było około 6 lat temu, dowiedziałem się, że mam emocje. To było 6 lat temu. Dowiedziałem się, że mam emocje. Do tej pory nie miałem dla tego pojęcia. Rozwijałem wyłącznie intelekt. Bardzo ciekawym było dla mnie, że później, kiedy poszedłem na terapię, oczywiście w terapii też byłem najlepszy, więc zrobiłem wszystko na piątkę z plusem, dowiedziałem się o sobie wszystkiego, co mogłem, rozpracowałem swój egocentryzm do potęgi. Zacząłem później czytać, interesować się, kiedy zacząłem interesować się fizyką kwantową, modelem Nassima Haramaina, naukami Chrystusa później, ale naukami zniesionych mistrzów, bardzo wielkim zaskoczeniem było dla mnie, że wszyscy ci ludzie mówią o tym, co ja widziałem w fazach narkotykowych. Kiedy ja byłem w innych stanach świadomości, spływały na mnie obrazy. Po prostu. Kiedy ja byłem w innych stanach świadomości, ja łączyłem kropki, z których dzisiaj korzystam w swojej pracy. Więc mówienie o tym, że to było płonne, albo że to nie miało sensu, to jest wielkie no-no. Wszystkie doświadczenia mojego życia były doskonałe i doprowadziły do punktu doskonałości, w którym jestem teraz. Tak samo jak wy. Jeżeli w to uwierzycie, że wasza przeszłość nie może nie być doskonała, a to wynika z samej struktury jednolitego pola, o czym będę mówił. Jeżeli w to uwierzycie, wtedy zupełnie zmienia się kontekst tego, czym jest przyszłość. Tak. Ostatecznie moja praca połączyła się z naukami Jeszuły, Chrystusa, który mówi o Chrystusowej świadomości, który mówi o powrocie do Boga i istotnie przychodzi to do mnie od 3 lat, że żyjemy w totalnie odjechanych czasach. Ja lubię mówić, jeżeli miałoby się tutaj nie stać coś zajebistego, coś do potęgi zajebistego, to byśmy w ogóle nie żyli. Całe to gadanie o wcieleniach, całe to gadanie o wcieleniach, o astralu, o rodach, tak? Całe to gadanie o przeszłości, ujmowanie w tego w kontekst, to na pewno było, więc i już to będzie. To jest przestrzeń umysłu, a umysł sam w sobie jest technologią symultaniczną, która już przekracza czas. Dlatego, jeżeli myślimy o tym, jak byliśmy 3-latkami, dlatego od razu tam jesteśmy. Dlatego przywołujemy to z umysłem. Umysł jest przestrzenią. Umysł jest przestrzenią. Jeżeli jest taki, możecie sobie zapisywać, bo będę mówił tytuły książek, które naprowadziły mnie naprawdę w tym dzisiaj, tak? A przestałeś, bo mówisz o tym, że doświadczyłeś pewnych rzeczy, tak? A przeżywałeś też te stany po odstawieniu tej substancji, bo tutaj Spis mówił, że jednak wychodzenie do tych stanów drogą pobudzającą i zewnętrzną. Wiesz co, powiem ci tak, moje życie jest teraz filmem science fiction. Ja doświadczam rzeczy przepływających energii prawdy, doświadczam rozszerzania swojej energetyki i one są konsekwencją stosowania substancji psychoaktywnych. Natomiast substancje psychoaktywne dzisiaj rozumiem jako katalizator. To nie jest nic złego. To w pewnym sensie wzorce społeczne, które mają nas więzić w szachu naszego strachu, mówią nam, że to jest coś złego. To nie jest droga dobra, owszem, nie jest ani dobra, ani zła. Jeżeli ktoś to wybiera, wybiera to z jakiegoś powodu. Jeżeli ktoś to czuje, wybiera to z jakiegoś powodu. Tylko i wyłącznie dlatego. Tak? Natomiast trzeba mieć świadomość, że ta droga nie kończy się dobrze. I to bardzo często, ponieważ wielu moich przyjaciół już nie żyje. Albo się zabiło, albo umarło z powodu przedawkowania, albo ich ciało nie wytrzymało. Ja sam kilkukrotnie byłem w stanie fizycznej agonii. Tak? To, że ja żyję, to jest ręka boska. Mam tyle sytuacji, w których dosłownie prawie przejechał mnie pociąg, przejechało mnie auto, zgarniano mnie ze środka autostrady, ponieważ szedłem do nieba, tak? I jechały samochody na drodze szybkiego ruchu. Ktoś zadzwonił na karetkę i mnie normalnie w pasy ściągali. Psychiatryków miałem dziesiątki, tak? Byłem w szpitalach psychiatrycznych, na 60 detoksach ponad. W terapiach spędziłem w sumie jakieś 4 lata. Tak? I dopiero kiedy rozpadła się moja tożsamość i stwierdziłem, że muszę się mylić i że
prawda, która pragnienie odkrycia prawdy, które prowadzi mnie całe życie, musi być gdzie indziej, że wtedy też zrozumiałem, że trzeba mi rozwijać dalej tę wizję bez stosowania substancji, ponieważ substancje doprowadziły mnie do momentu, w którym prawie nie żyję. Tak? Natomiast plon ściągnięty z tego doświadczenia psychoaktywnego całego, on dzisiaj rośnie i dzisiaj przedstawia się jako kwiat, który się rozwija. Więc nic nie jest oczywiste i nie można tego oceniać ani kategoryzować. Ścieżka dla każdego jest indywidualna i będę dzisiaj o tym mówił. Ja nie polecam stosowania substancji psychoaktywnych, szczególnie syntetycznych, tak? Dlatego, że mam również głęboką wiarę w to, że moje doświadczenie przetarło szlak i dlatego mówię to, co mówię, ponieważ żeby nikt nie musiał tego kurwa przechodzić raz jeszcze. Ja tego nie życzę nikomu. Nikomu nie życzę. Moje 30 lat pierwsze życia to było ciągłe, permanentne cierpienie. Sam ból, nic więcej. Nic więcej. Był stan logiczny 1 albo 0. Albo są narkotyki, jest zajebiście, albo nie ma narkotyków, jest dno. I są myśli samobójcze. Nie życzę tego nikomu i dlatego uznaję, że największa wartość po pierwsze jest w tym, żebyśmy nie musieli już gubić się w rejonach swoich wymysłów i wykwitów mentalnych oraz żebyśmy zrozumieli, że to, w czym żyjemy i to, jak żyjemy, i czym jest właściwie życie, jest już znane. I te informacje zawsze tutaj były. One były tutaj od zawsze. Natomiast zostały zaowalowane w pieprzenie o systemie. Po prostu. I to jest celowe. Ponieważ umysłem, który żyje w lęku i strachu, i który ciągle ocenia i kategoryzuje, szufladkuje doświadczenie, łatwo manipulować i łatwo sterować, tak? O tym był lucyferyzm, o którym mówiła wczoraj Anita i to się dzisiaj dzieje. Dzisiaj na Ziemi mamy totalny pierdolnik. Ja czuję, że moja misja jest w tym, żeby ten pierdolnik objąć w całość i pokazać, że naprawdę droga jest wąziutka i bardzo prosta. I że tak jak Stwórca stworzył nas w naszej totalnej indywidualności, tak samo jak natura tworzy totalną indywidualność gatunków, tak samo my posiadamy odrębne barwy, kolory, odrębne talenty po to, żeby wyrażać jedyne pragnienie, które zostało nam dane jako dar. Pragnienie tworzenia i wyrażania się poprzez to, kim jesteśmy. Natomiast kiedy my wszyscy jesteśmy od linii dojechani przez system, przez jakieś zasady, etykiety moralne i tak dalej, wtedy tracimy swoją tożsamość i przez to, że nie wyrażamy tego rdzennego pragnienia powrotu do esencji, którą jesteśmy gdzieś w środku, do tej cząstki Boga, która została zaszczepiona w każdym z nas, bo inaczej w ogóle byśmy nie żyli, tak? Jeżeli my zaprzeczamy tego z poziomu mentalnego i więzienia się, nie mogę tego zrobić, bo co powie Michał, nie? Nie mogę, nie mogę z nim zerwać, bo przecież przysięgałam, nie mogę odejść, bo to, bo tamto. Przecież byłem już 5 lat na studia, po co ja będę rzucał tą pracę, ja przemęczę się. To jest taki, kurwa, żygać mi się tym chce, nie? Naprawdę. Dlatego dzisiaj na tym wykładzie nie mogę wam zaoferować nic poza prawdą, którą sam żyję. Ja tym żyję w 100%. Od 2 lat modlę się o ucieleśnienie Chrystusa. Od 2 lat. I przez te 2 lata przeżyłem tyle cierpienia już na trzeźwo, że tamto doświadczenie, kiedy cierpiałem w narkotykach, to wydawało mi się pestka. Naprawdę, bo teraz nie mogłem się, bo teraz się nie odcinałem od tych emocji. Więc przewaliłem przez siebie ten cały ból, od którego wcześniej się odcinałem. To się stało w ostatnich 2 latach, a w ostatnim pół roku to się stało ekstrawagancko, w sposób totalnie porąbany. Mój własny. Ponieważ jak wspomniałem, przeżywałem film totalnie science fiction, o tym może dzisiaj opowiem, jeśli starczy czasu. Natomiast tak, to o czym mówię, tym żyję i tego doświadczam. Anita mówiła wczoraj o energii łaski, tak? Modliłem się o łaskę. Nie modlitwą kościelną, żeby była jasność. Modliłem się modlitwą, nazwijmy to Joe Dispenza, którym pewnie część z was zna to nazwisko. Ja ujmuję również Joe Dispenza w kontekst tego, o czym nauczam, ponieważ mniej więcej od niego wychodziłem. Dosłownie stajemy się tym, nasze życie zmienia się wedle tego, czym się stajemy. Więc jeżeli chcemy żyć szczęśliwie, najpierw musimy stać się osobą, która pragnie szczęścia. Wszystko układa się podług pragnienia. Tak? Zacząłem od tego, czym jest umysł, ale do tego rysunku wracamy. Więc tak, jeżeli mielibyście zdefiniować jedną rzecz, która napędza was do życia, co by to było? Miłość.
Bezwarunkowa. Bezwarunkowa miłość napędza was do działania. Idealizowana. Dobrze, jeżeli mielibyśmy się wrócić 20 lat wstecz. Dobrze, bo jak napędza was bezwarunkowa miłość, to jesteście w tym miejscu. Jeżeli mielibyście wrócić 20 lat wstecz, co was napędzało? Ocena innych. Ocena innych. Co jeszcze? Gandzia. Gandzia. Oczekiwania zewnętrzne. A jeżeli mielibyście zejść do własnego serca i powiedzieć, z czym wiąże się to wszystko, o czym teraz mówisz? Chęć bycia szczęśliwym. Nadzieja. Nadzieja. Ekstaza. Kochani. Nadzieja, szczęście. Ekstaza. To się fajnie powie. Chęć doświadczania. W życiu mamy tylko dwa wybory. Każdy z nas, w każdej sekundzie naszego życia ma tylko dwa wybory. I co to jest wyłonny świat. Co to jest? Tipi? Co to jest? Zero. Jest jeden. To jest Jacyna, który pyta, co to jest. A jedynka to nie jest taka po prostu kreska? No to jak 7 wygląda? Kreska mi się źle kojarzy, wiesz? Niech będzie jedynka. Słuchajcie, w życiu każdy z nas, w każdej sekundzie naszego życia ma wyłącznie dwa wybory. Tym wyborem jest miłość, albo tym wyborem jest lęk. Tylko dwa. Wszystko inne, czego doświadczamy, jest wykwitem tych dwóch. Tak. Więc jeżeli mówimy o ocenie, ja powrócę do tego rysunku, ale czuję, że teraz namalować coś bardzo znaczącego, o czym nikt nie mówi tutaj dzisiaj w duchowości, a to jest proste budowa cepa. Co się właściwie dzieje na ziemi dzisiaj, tak? O tym mówił Jeszua, Jezus Chrystus, o projekcjach. Dlaczego w ogóle istnieje stan dualny, tak zwany hologram życia? O jego strukturze będę też dzisiaj mówił. Mamy sobie chłopka, tak? Mamy Jacynę. Jest sobie Jacyna, tak? Jacyna ma pewne pole energetyczne, powiedzmy. To pole energetyczne w różnych przekazach to tak naprawdę jest podwójnie toroidalne pole, które na Simchara Main określa mianem torusów. Pewnie znacie to, to są te takie wiry, pończek z dziurką w środku, tak? To pole energetyczne, to jest w ogóle ciekawe, bo ja dostałem słuch absolutny, ale graficznie jestem upośledzony, tak? I teraz jak nie robię muzyki, to, no to właśnie to jest mój torus, nie? Niech to będzie torus pływający. To są siły elektromagnetyczne. Nasza aura jest wyłącznie elektromagnetyczna. To, co my uznajemy za energię, to jest energia elektryczna. Tak? Po prostu. Więc każdy z nas posiada tą aurę. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje na Ziemi, to jest dosłownie zderzenie dwóch światów. I o tym nie mówi nikt. To jest zderzenie światów zera i jedynki. To jest zderzenie światu intelektu i światu miłości, świata miłości. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, bo dzisiejsza duchowość mówi o redukcji intelektu. To jest przeszłość. Wraz ze wzrostem pola informacyjnego, wraz z wybuchem internetu tutaj, internet jest parafrazą telepatii. To jest w materii parafraza telepatii. Mamy dostęp do informacji, smartfon jest tym, dzięki czemu dostajemy dostęp do każdej informacji z każdego miejsca w każdym czasie. To jest jak telepatia. Zapytaj wujka Gogla, tak? Jak dojechać? Włącz mi GPS-a. Kim jestem? Kim jestem? Kurwa, wszystko! Żyjemy jak pączki w maśle. A cierpimy jak nigdy. Przez to, że świat daje nam wzorce, które są totalnie odklejone od tego, kim jesteśmy. Odklejone, tak? Kochani, powrócę do tego. Żyjemy w dwóch światach, tak? Świat miłości jest światem esencji. Więc to, co uważamy za nasze emocje, to, co uważamy za naszą aurę, to, co uważamy za wszystkie te warstwy, które w tradycjach buddycznych i tak dalej, w tradycjach religii, przepraszam, nauk, mistrzów Dalekiego Wschodu, uznawane było za naszą energetykę, jest tak naprawdę zjawiskiem fizycznym, jest zjawiskiem elektrycznym. Ludzie mylą to z duchowością. O tym mówiła pięknie Anita. Jest w nas, tutaj, w centrum, to jest czakra. Wyrzućmy to słowo, to jest nieaktualne. Czakra? Jak to wierzę? Czakram, jakkolwiek. Czakram jest
nie boję się tego nazwać. Czakram jest dysfunkcją. Czakram jest opisem, który jest nieaktualny. Jeżeli ktoś wierzy w czakramy, to na własne życzenie udupia się. Tak? Energetyka ludzka jest rozproszona. Energetyka ludzka jest centrum, wokół którego wirują wolne elektrony. Tak? Tym jest łaska, o tym będę mówił. Centrum jest tu, w podwójnie toroidalnej matrycy. Ja wiem, że to, co mówię, jest odważne. Dlatego mówię wam od razu, jeżeli ktoś czuje się oburzony, to znaczy, że właśnie został sprowokowany wasz umysł. Tak? Jeżeli ktoś wyjdzie z tego wykładu, to jest okej. Tak? Póki nie jestem w pełni świadectwem swojej prawdy, mogę mówić wyłącznie o swojej prawdzie. Natomiast moje doświadczenie i całość mojego życia mówi mi o tym, że jak przestanę tym żyć, to będę cierpiał. Więc idę jak zawsze, jak przez całe swoje życie, jak tur po prostu, z pełną odwagą w to, co mi się pokazuje i w to, gdzie jestem prowadzony. I dlatego tutaj stoję i do was mówię. Tak? To jest w ogóle ciekawe, bo energia mojego urodzenia, znowu zbaczam, to jest 98% intelekt, 2% miłość. Ja musiałem tutaj kurwa na to zarabiać, nie wiem co. Że wrzucono mnie w coś takiego. U mnie w rodzie mój ojciec powiedział mi, że woli myśleć, kiedy już upadałem coraz niżej, mój ojciec powiedział, że woli myśleć, że ja nie żyję. A mój ojciec uśmiercił również swojego ojca, jako że on też był alkoholikiem. Czy emocjonalnie, czy fizycznie, tego nie wiem. Natomiast mam takie wglądy, moja siostra również gdzieś tam wiedźmowa, ma z drugiej strony odparcie takie wglądy, tak? Mój portret tarotowy to jest podwójny cesarz, mam portret lustrzany. Przez całe życie jestem przecięty na pół energetyczny. Całe życie moja lewa strona gniła, a prawa strona była niby martwa. Dzisiaj wiem, że prawa strona właśnie się aktywuje, tak? Energetyka prawej strony. Po lewej stronie mam podwójnego cesarza, po prawej stronie mam podwójnego wisielca. Więc jestem za podwójnym woalem egocentryzmu, tak? I w kalendarzu majańskim jestem trzynastką w tonie Noch. Czyli szczyt piramidy, pełny intelekt. Ja całe życie myślałem, że nie umiem kochać. Ciekawe dlaczego, nie? I całe życie żyłem wyłącznie światem mojego intelektu i rozbuchałem ten intelekt do granic. Dzisiaj widzę, że wszystko miało sens. Dzisiaj widzę, że etosem mojego życia jest to za Pinokiem. Tak, który myślał, że nie jest prawdziwym chłopcem, a tak naprawdę on sobie wmówił, że nie jest prawdziwym chłopcem. Więc moi drodzy, a propos, aura. Wszyscy mamy ciało energetyczne i to jest fakt. Tylko zacznijmy traktować to jako coś, co jest. I jako coś, czego będziemy doświadczać, jeżeli w to uwierzymy. Tutaj mamy cząstkę Boga. Tutaj został zostawiony ślad przez Stwórcę. Cała duchowość dzisiejsza opiera się na tworzeniu antagonistów i z czegoś, z czym mamy walczyć. Tak? Oni są źli, ten kurwa system, te gady, ci wszyscy. Tymczasem, jeżeli spojrzeć... Bardzo przepraszam za moją graficzną reprezentację tego, co właśnie narysuję. Za nieparlamentarne słownictwo. Wiesz co, puszczę ci później twój wykład. To jest kwiat życia. O, tu jest kwiat życia. Pani, to jest kwiat życia. I to jest istotnie mechanika. W ogóle to są dwie mechaniki, które się dzisiaj zderzają. Mechanika intelektu, a więc technologia świadomości, dualna technologia, która symuluje holograficzne symulacje. Holograficzne matryce doświadczeniowe tylko po to, żeby poszerzyć stworzenie. Poszerzyć stworzenie, żeby stworzenie mogło poszerzyć samo siebie. Intelekt jest technologią, która wysyłana jest dosłownie z przyszłości, która już... Wszyscy mistrzowie Dalekiego Wschodu mówią o przekraczaniu czasu, o wyjściu poza czas. Istotnie, kiedy matryca intelektu zostanie zintegrowana, pozostajemy w ciszy i dotykamy esencjonalnego wymiaru stworzenia, który w wielu przekazach mistrzów, którzy osiągnęli ten stan, mówią, że jest on nieopisywalny. Pierwszym człowiekiem, który zdecydował się to opisać, był David Hawkins, który, mistrz David Hawkins, bardzo, bardzo, bardzo świadomy człowiek, istota, można powiedzieć, który zaczął kumać, że w ogóle coś tu jest nie halo z tymi przekazami mistrzów i że to już jest nieaktualne. Po prostu to jest dzisiaj nieaktualne. One są wskazówką, ale one są zdezaktualizowane.
Kiedy Hawkins opisywał doświadczenie tak zwanego oświecenia, opisywał on to w ten sposób, że wszystko stało się identycznie świadome. Tak? Wszystko stało się identycznie świadome. Każda cząstka przestrzeni była świadoma samej siebie. Była świadoma samej siebie. Wszystko zawisło w ciszy. Wszystko przestało się wydarzać sekwencyjnie, sekunda po sekundzie. Możecie sobie to wyobrazić. Wiem, że możecie sobie to wyobrazić. Wejdźcie w to. Wszystko zawisło w próżni, w czasie. Czasu nie było. Wszystko było wypełnione esencją i po prostu morfowało. Jakbyśmy żyli w bańce energii, gdzie wszystko jest tą energią, o różnej barwie, i wszystko po prostu żyło. Wszystko żyło w totalnej, idealnej, perfekcyjnej synchroniczności. Słyszałeś kolory, widziałeś dźwięki. Totalna synergia wszystkiego. Zmysły przestały być oddzielone od siebie. Zacząłeś czuć fizycznie energię ludzi, którzy przechodzili. Ja tego dzisiaj doświadczam w bardzo małym spektrum. Kiedy ktoś na przykład ma wobec mnie jakieś nieczyste intencje, nawet nie wiedząc o tym, manuje jakąś energią, ja czuję promień, kiedy ten człowiek przechodzi. Potrafię wyczuć coś tu, coś tam, tak? Ujawniły się we mnie różne talenty na przykład takiego typu. Z Patią rozmawiałem, z Gosią rozmawiałem, jest kilka takich osób, z którymi takie... Ja byłem sam zaskoczony, co się właściwie dzieje, tak? Że czuję intuicyjnie, słuchaj, chcesz pogadać, siadamy do rozmowy, patrzymy sobie w oczy, nagle czuję, jak mój umysł się poszerzał do granic. Nagle czuję dosłownie te elektrony, które zawisają tutaj i patrzę na człowieka, on mówi parę słów o sobie, a ja widzę od razu konstelację jego problemu. Po prostu, kurwa, wiem, co się dzieje. Jako, że sam jestem przeterapeutyzowany na milion sposobów, i grupowo, i niegrupowo, i program 12 kroków, więc mam pewną wiedzę na temat egocentryzmu, na temat odwagi i tych wszystkich rzeczy. Mam duchową wiedzę w swoim doświadczeniu, jest to w zawartości mojego umysłu, ja to widzę i po prostu nagle pojawi mi się, co mam powiedzieć. Po prostu to czuję. I ja nie wiem, skąd to się bierze. Kiedy mówię słowa jakieś, zaczyna płynąć prąd elektryczny. Prąd elektryczny pomiędzy oczami. I to jest jak uderzenie. I ta osoba mówi, wow, ja mówię, kurwa, co się stało, tak? Ale w tym momencie, kiedy to się dzieje, ja już wiem, że ten problem został rozwiązany. Po prostu to wiem. I od tego momentu mówię tej osobie, słuchaj, będzie ci teraz wybijać wszystko. Ja to wiem. Będziesz się mierzył chyba z rzeczami, bo po prostu to jest tak, jakby był jakaś wanna z szambem, nie? To ta energia jest jak wyciągnięcie korka. I tyle. Ale z tą energią musi mierzyć się osoba, która doświadczyła tego ukłucia, tak? To jest właśnie łaska. Łaska pojawia się, kiedy te wszystkie sfery, te wszystkie ciała, ten właściwie poszerzony umysł, bo to jest energia intelektu, to jest energia przestrzeni, o tym teraz będę mówił. Możemy sobie to wyobrazić jako dyski. To też było pięknie, Pulsant to pięknie też opowiadał o tym, no nie? Jako dyski, które wirują po prostu nad nami. I mają, wiecie, to jest cały czas, jakbyśmy się obracali w takich... I w momencie, kiedy w naszej prawdzie możemy przekroczyć świat na dwa sposoby. Chrystus mówił o przekraczaniu świata, o powrocie do stanu oświecenia, ascencji, przekraczaniu świata, stanu chrystusowego. Wszystko to jest o tym samym. To jest to samo, tak? Możemy to zrobić na dwa sposoby i to jest potencjał dla dzisiejszego świata. Dotychczas i dalej zbieramy tego plony. Wszyscy... Mówi się o redukcji intelektu. Przestań myśleć. Uspokój swój umysł, wejdź w zen i tak dalej, tak? To jest jedno z dróg. Natomiast kiedy przestajesz myśleć, wtedy przestajesz się poszerzać. Jeżeli to nie jest twój moment, rozumiecie? Każdy z nas być może wierzy, że jesteśmy tutaj po... tak? No ale jakby poszerzasz się, ale na innym zakresie, nie? Bo jeżeli od serca, to się, bo wchodzisz do serca i się w tym, po prostu w innym wymiarze się poszerzasz. A ty, Majku, już ci mówię. To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne. Ja wiem, że nie ma dzisiaj czasu, żeby uwzględnić wszystkie te zmienne, ale można odpowiedzieć na wszystkie te pytania, tak? Ja do tego dojdę zaraz. Czas nie istnieje. Ja do tego dojdę. Więc kiedy płynie łaska, kiedy płynie ta energia, jak ja to zrozumiałem, tak? Dwa sposoby. Albo redukujemy to, co już wiemy. I wiele osób, jak Nietzsche, jak Eckhart Tolle, jak ci mistrzowie, doszli do granicznego punktu w swoim życiu, kiedy powiedzieli, ja mam kurwa tego dość. Ja mam dość, po prostu.
To był ich moment. Natomiast kiedy my próbujemy się osadzić w ścieżce któregoś z tych ludzi i nagle będą w totalnym pierdolniku, mając niepozałatwione sprawy w małżeństwie, mając niepozałatwione sprawy w szkole, w pracy, wszędzie, tak? Mając jakiegoś kata nad sobą, ewentualnie uwaleni w relacjach z ludźmi, z samymi sobą i nagle tak, to jest tędy! I widzimy taką misję, która idzie na ten sam z całym szacunkiem dla niej. Ja nie mówię, że się z niej, ja się z niej nie śmieję. Chodzi o to, że próbujemy się osadzić w jakiejśkolwiek ścieżce, no nie? Próbuje ktoś, nie wiem, podążyć za kimś, kto już jest jakiś, tak? I nagle tworzymy sobie kolejne wyobrażenie, nasz bypass, nasza deska ratunku ostatnia, to na pewno, kurwa, tam. Przeskoczę przez wszystko, co jest nie tak w moim życiu i osadzę się tam, to na pewno mi pomoże, tak? Przecież to jest nienormalne. To jest nienormalne. To jest kolejna projekcja. Tak. To jest kolejna projekcja. Rzeczy należy robić krok po kroku i po kolei. Zawsze. Bo inaczej osadzimy się znowu w jakimś paradygmacie, który prędzej czy później nas z niego usunie. Będziemy cierpieć. Tak. To, co ja was. To czego. Aha, miałem powiedzieć, kiedy płynie łaska. Łaska płynie, kiedy w wewnętrznej prawdzie droga satsangu jest jedną z dróg. Właściwie to jest droga ostateczna. Stawania się pustym naczyniem i redukcji wyobrażeń. Natomiast każdy z nas z pewnością będzie wiedział, kiedy to zrobić. Rozumiecie? I tutaj pojawia się indywidualna ścieżka. Dla każdego z nas przyjdzie w życiu moment, mam dość. Dla każdego z nas przyjdzie taki moment. To jest w pewnym sensie, no chyba, że ktoś już jest w miłości bezwarunkowej i żyje miłością bezwarunkową, wtedy on może żyć jak pączek w maśle i te jego cele to są jego cele. I on już, jeżeli ktoś doszedł do miłości bezwarunkowej, to on już wie, po co żyje. I jego nie trzeba przekonywać, jakby chodzić z lęku, bo on już prawie go nie odczuwa. Tak? Tutaj mówię o pewnym paradygmacie, w który wtłoczeni zostaliśmy wszyscy. Od linijki, paradygmat systemu. I założę się, że jak tu wszyscy siedzimy, wszyscy przeżywamy lęk. On sobie rękę uciął po prostu, nie? Kurwa, nie miał ręki. Więc, kiedy płynie łaska? Łaska płynie, jeżeli ujmiemy w naszą wewnętrzną prawdę takie wartości jak miłość, takie wartości jak Bóg. We wspólnotach anonimowych narkomanów, anonimowych alkoholików mówi się Bóg, jakkolwiek go pojmujesz. Najwyższym kontekstem Boga jest Bóg Stwórca. Miłosierny Bóg Stwórca, nie zaczepiony w niebie, ale zaczepiony tutaj. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nauka Chrystusa wykalibrowana na 1000 według skali świadomości Hawkinsa. Najwyżej, jak się da dziś na Ziemi. Chociaż z tego, co moje informacje mi mówią, ta skala się już poszerzyła. Tak. Już dostajemy coraz więcej mocy. Jesteśmy dzisiaj wspierani absolutnie i totalnie. To, co nazywamy tak zwanym astralem, wedle moich rozpoznań, moich wewnętrznych wglądów, już ma wyrwane korzenie. To, czego dzisiaj doświadczamy jako, jako coraz większe próby uciemiężania nas i próby wywołania w nas strachu, są darem. To są dary. Wiecie, w jaki sposób ludzie są zastraszani? Jeżeli coś, jakaś projekcja nasza wywoła w nas lęk, a my boimy się tego lęku, wtedy sprzedajemy to, co mamy najcenniejsze, esencjonalną energię życia za paczkę fajek. Tak? Ponieważ w tym lęku, kiedy boimy się swojego lęku, mnożymy lęk. Są cztery klucze do królestwa. Według Jeszuły, według mnie również, ponieważ tym żyję. Tak? Więc mogę się z pełną odwagą utożsamiać się z tą prawdą i mogę mówić o niej jako o swojej już teraz. Tak? Intencja jako pierwszy krok, czyli chcę czegoś więcej, chcę czegoś lepiej, wierzę w to, że istnieje coś lepiej. Intencja, pragnienie. Pragnienie jako dar i łaska, przedłużenie Stwórcy w nas. Jeżeli artysta czuje inspirację, jest to łaska płynąca od Stwórcy. Przyzwolenie. Przyzwolenie. To jest trzecie. Czyli to, można powiedzieć, że to jest parafraza techniki uwalniania Davida Hawkinsa. Czyli jeżeli mamy już pragnienie i intencje i zgodzimy się przyzwalać na emocje, które się pojawiają, na emocje lęku, one wtedy są dekodowane ad hoc, dosłownie. I powierzenie, czyli
powierzam swoje życie woli Bogu Stwórcy. Panie Boże, Stwórco, niech Twoja wola się stanie. Więc tak, jesteśmy nierozerwalnie połączeni z naszą esencją. Tutaj jest wszystko, co jest. Tutaj jest miłość. Tutaj jest to, do czego jesteśmy przyciągani siłą grawitacyjną, dosłownie. Tak? Kochani, to co się dzieje na Ziemi. Mamy sobie Hipka. Mamy jakieś rzeczy w jego życiu. Jego partner, jego praca, jego samochód, lampa na suficie, coś, co mu się podoba, jego obsesje, narkotyki, alkohol, coś tam, bieganie, sporty i tak dalej, tak? Mamy pewną pulę energetyczną. Jako ludzie, to jest ta nasza aura, tak? Jeżeli ta pula jest zintegrowana, wtedy jesteśmy oświeceni. To jest prosty mechanizm. Natomiast to, co my robimy dzisiaj, i dlatego świat jest dualny, wyprojektowujemy części siebie na te rzeczy. To jest dosłownie część energii z nas samych. Część intelektualnej energii, która przekroczyła czas. Więc jeżeli ja na przykład powiem Patrykowi, że cię kocham, tak? Ale byłby na przykład homoseksualny i na przykład zakochałbym się w Patryku i uznałbym, że Patryk jest moją drugą połówką, to jest farbazon w ogóle, tak? Mówiąc, że potrzebuję Patryka do tego, żeby być szczęśliwy. Co się pojawia, kiedy Patryk zniknie? Cierpienie, lęk. Ponieważ, kochani, kiedy wyprojektowujemy ze swojej energii, swoją mentalną energię na przedmioty, na ludzi, na rzeczy, tutaj pojawia się próżnia. Dosłownie pojawiają się dziury. To są te blokady, które mamy w czakrach. To są nasze własne projekcje. Słowa Jeszuły były śmieszne, że jeżeli szukałby kiedyś uczniów, to by napisał, że w ogłoszeniu, że szukam uczniów, wymagana umiejętność radzenia sobie z projekcją. Tak? To jest najważniejsze, moi drodzy. Kiedy my wierzymy w to, że coś z zewnątrz może nam dać poczucie spełnienia, wtedy sami siebie wkładamy do ciemnej duchy. Po prostu. Natomiast cały potencjał tego świata jest o tym, że wszyscy na dzień dobry mamy zainstalowaną matrycę projekcji. To jest matryca ego, matryca egocentryzmu, która w skali świadomości Hawkinsa, nie wiem, czy jesteście zaznajomieni ze skalą świadomości Hawkinsa, niektórzy z was tak, niektórzy z was nie. Tutaj jest poziom graniczny, tutaj są poziomy wzrastające w prawdzie, która jest zawsze prawdziwa, tutaj mamy od wstydu na poziomie 20, nie ma czasu, że to musiałbym długi wykład zrobić, nieważne. Na czasu do poziomu 200 mamy złość, lęk, gniew, wszystkie te emocje skurczu, emocje ssania. Kochani, jaka jest właściwość próżni? Jeżeli mamy wiatr, atmosferyczne fronty, tak? Jeden jest o mniejszym ciśnieniu, drugi jest o większym ciśnieniu. Co się dzieje? Zasysa. Jeżeli wsadzilibyśmy tutaj teraz próżnię, co się stanie? Zasysa. Czym jest czarna dziura? Czymś, co zasysa. Co się dzieje dokładnie tutaj? Czym jest lęk? Lęk jest potencjałem i lęk jest największą łaską. Do tego chcę was przekonać. Lęk jest automatem, który zasysa projekcje ze świata.